Cześć, witajcie. Kilka tygodni temu, testując kompaktowego Asusa Zenfone 9, zastanawiałem się, dlaczego tych telefonów jest tak mało. Przecież patrząc na komentarze, to ludzie pragną kompaktowych smartfonów. I to najlepiej jeszcze dobrych kompaktowych smartfonów z porządnym wyposażeniem, a nie jakichś tam low-endów. Ale przecież, co mamy? Mamy iPhone'a mini, mamy tego nieszczęsnego Asusa, który jest, przyznajmy, sprzętem raczej niszowym. Można jeszcze powiedzieć, że tam Sony coś próbuje robić, niedługo jakaś nowa Xperia nieduża będzie, ale to powiedzmy, dwa telefony na Androidzie i jeden iPhone. Czy to nie za mało, a może wcale nie chcemy jako konsumenci w swojej ogromnej masie kompaktowych smartfonów i kompaktowy telefon w ogóle nie ma sensu. Wiesz co, to jest, to mi jako żywo przypomina sytuację sprzed jakichś, no teraz to już będzie z 15 lat temu, z laptopami. Kiedy też laptopy były takie wielkie, wielgachne, to 15 cali, 17 cali, wiesz, nagrywarka, kurczę, DVD, jeszcze tak, subwoofer, No, mam gdzieś jeszcze taki nawet z subwooferem Asusa. Tak, i jak ktoś... I bateria na 10 minut. I jak ktoś szukał, tak, i 5 kilo jeszcze tam za chwilę, no za chwilę kółka by zaczęli dokładać do tego i taką rączkę, żeby sobie to ciągnąć za sobą. I co? No i też jak ktoś szukał jakiegoś małego laptopa, który może zabrać, kurczę, nie wiem, z sobą w podróż i on mu będzie tam porobić to, co trzeba i będzie mu to chodziło długo na bateriach, to zwyczajnie nie było. No tak, nie było, bo albo były jakieś takie już naprawdę rozbudowane, no 15 cali to było tam... Albo jakiś paździerz po prostu taki totalny, który się do niczego nie nadawał, no to było mało, ale to z przyczyn budżetowych, tak? Mhm. I nagle się pojawiło coś takiego jak Asus EPC, właśnie tam przed chwilą sprawdzaliśmy, to kurczę, w 2008 roku, to już 15 lat temu prawie było, i wywrócił wszystko do góry nogami. Tak, był szał, pojawiły się netbooki. Tak, okazało się, że ludzie nie chcą mieć wszystkiego w laptopie, bo mają to... Nie potrzebują. Gdzieś, tak? Potrzebują mieć mały, lekki laptop, na którym zrobią to, co tam mają do zrobienia w podróży i będzie mu to długo na bateriach chodziło, ręki mu nie urwie od noszenia, tak? Okazało się, że no netbooki typu EPC, o to tutaj mam, to akurat nie jest Asus, takie maleństwo, to ma niecałe 10 cali, tak? Innej firmy, ale zasada ta sama. To się okazało, że to jest trochę za małe i zauważ, że to się ustabilizowało tak. Gdzieś w okolicach 12 cali. Tak, później nadeszła, bo jeszcze też było to, że to było jednak trochę słabe. Za słabe, tak. To były świetne maszyny do pisania, zresztą no, ja tego urządzenia używałem bardzo długo, jeździłem z nimi na różne delegacje, na różne targi i ono miało dużą zaletę taką, że bardzo długo pracowało na akumulatorze naładowanym. Natomiast no, demon prędkości to nie był. W tej chwili to już się na tym nie da pracować. Wtedy już było niełatwo, ale dawało jeszcze radę. No nie, bo to jeszcze weźmy pod uwagę, że rozwój stron internetowych, tak, które to... się zrobiły coraz bardziej żarty, spowodował, że to net w tych netbookach to przestało działać. Ale dobra, to nie miało być o netbookach. Podsumujmy tylko to, że był to taki sygnał, że ludzie nie chcą mieć wielkich, albo nie tylko chcą mieć wielkie, są też klienci na lekki laptop, który jest obrżnięty z rzeczy, które są naprawdę bardzo rzadko potrzebne. No i w ten sposób narodziło się coś, co teraz funkcjonuje pod nazwą Ultrabooka. Trochę większe, coś ale około równie 12 poręczne. Cali, ale też leciutkie, też długo trzyma na baterii, też nie ma nic, co nie jest niezbędne. No tak? Czasem ma... to nawet idzie w skrajności, bo no, Apple, mamy... Tak, Apple przesadził. Apple to już przegięli, natomiast faktycznie komputer jest lekki, smukły i pracuje naprawdę długo, a mocą no, tak naprawdę nie ustępuje jakoś znacząco typowym laptopom klasycznej budowy, tym większym. Nie, no da się na tym pracować. Ja nawet właśnie takiego jednego zaadaptowałem, wywaliłem system, założyłem inny i mogę na tym teraz pracować w miarę. Widzę, że telefony idą dokładnie tą samą drogą. Robimy je coraz większe, coraz więcej pakujemy, tam 8 aparatów, w ogóle wiesz, no przecież jak ostatnio Jacek Filipowicz przyszedł do naszych programistów i powiedział, żeby mu dołożyć tam dwie dodatkowe pozycje na aparaty fotograficzne, bo było 5 i to jest za mało. No tak, no. No tak. I ten no i co, wielgachne, grubachne, oczywiście, żeby to w ogóle jakokolwiek było w stanie chociaż od rana do wieczora wytrzymać, no to trzeba do tego dowalić tam z 5000 mAh baterię, która znowuż waży, tak? I to się robi po prostu wielkie, to się robi ciężkie i szczerze mówiąc, czy to jest jeszcze telefon, czy to już jest tablet z funkcją dzwonienia, no to
No tak, szczególnie, że właśnie Asus z tym ostatnim modelem pokazał, że można zrobić telefon z mocarnymi bebechami. Nawet jeszcze tam zmieścili mini jacka w tej obudowie. No z aparatem trochę nie pykło, bo musieli ograniczyć się do dwóch, bo widocznie już trzeci nie wszedł do obudowy. Ale zrobili, tylko że, no właśnie, gdzieś jakoś nie rzucili po te telefony w kolejki. To właśnie teraz jest takie pytanie. Ja myślę, że to zwyczajnie musi dojrzeć, bo jakby pogrzebać tą historią za EPC, to pewnie też by się coś takiego wcześniej znalazło i się nie przyjęło. Bo ludzie musieli dojrzeć do tego, że po prostu potrzebują czegoś poręcznego, a nie kurde wielkiego, ogromniastego. A może faktycznie ludzie tego nie potrzebują i ci, którzy, tak powiem, jak to się ładnie mówi, głośna mniejszość, tak? Są ludzie, którzy się zachwycają tym Asusem, tylko że jest ich za mało, żeby Żeby wszyscy producenci zaczęli robić te telefony. Zaczęli coś takiego robić. W sumie popatrzcie, Samsung w serii, powiedzmy, Galaxy S10 też próbował z małym telefonem. No fakt, później przejął rolę tego najmniejszego smartfona, po prostu bazowy flagowiec z serii Galaxy S, ale one już są większe, tak? Natomiast był przez chwilę mały telefon i jakoś też specjalnie wszyscy się zachwycali, o jaki fajny, bo nieduży flagowiec, a jakoś dalej nie był kontynuowany. No i teraz pytanie do Was tak naprawdę, czy Wy rzeczywiście pragniecie, chcecie, używalibyście kompaktowych smartfonów, czy faktycznie to jest tylko nisza dla nielicznych, dla tych, którzy naprawdę mają drobne łapki i tyle, w zasadzie to jest jedyny powód, żeby wybrać taki smartfon. To nawet chyba nie o to chodzi, bo to jest trochę tak jak z samochodami. Wszyscy się zachwycają miejskimi samochodami, jakie to fajne, jak to możesz tym zaparkować i tak dalej, i tak dalej. A jak potem przychodzi do zakupu, to sobie kupi duże rodzinne kombi, tak? Czy tam SUV-a, czy ogólnie coś większego, bo co? Bo taki mały samochodzik to jest fajny, jeżeli to jest drugi albo trzeci samochód. No tak, a chyba nikt nie chce nosić dwóch czy trzech smartfonów, nie? Albo przekładać karty z jednego do drugiego, zależnie od potrzeb i okazji. Dlatego a ja wiesz co, myślę, że to może być trop, bo jeżeli by się okazało, że możesz naprawdę łatwo jedną kartą opękać dwa, trzy urządzenia. No, mamy eSIM, tak? Więc tak naprawdę jest to do zrobienia. Ale jest, ale to ale jest akurat paradoksalnie, tak? Te kompakty nie mają eSIM-a. Przynajmniej Asus. No tak, i gdybyś sobie faktycznie mógł kurde, idę sobie na imprezę, wezmę sobie ten mały, tak? Albo teraz idę, kurczę, do pracy, to może mi się przyda ten większy, albo coś tam takiego, to myślę, że to mógłby być, jak to się ładnie teraz mówi, game changer. Ale teraz tak, no co, no będziesz miał te trzy urządzenia i do każdego kupić kartę, do każdego płacić abonament. No nie, bez sensu, musiałoby to działać tak, że włączasz jedno, masz jedną kartę, włączasz jedno, no. Przechodzi karta do jednego. No mówię, teoretycznie jest to wykonalne ze SIM-em, ale w praktyce to jak znam życie, to by wcale nie było takie trywialne, bo przecież kiedyś były nawet oferty duetowe, czyli jeden abonament, dwie karty z tym samym numerem telefonu i nawet sobie w pewnym momencie chciałem coś takiego załatwić, po czym się okazało, że operator, tak, bo muszę wymienić SIM, a tych SIM-ów specjalnych, tych dualnych nie ma, już nie będę wspominał, który to operator, bo pożal się Boże. Niemniej okazało się, że nie jest to tak trywialne, jakbym sobie to wyobrażał i po prostu odpuściłem. Czyli co, to może to o to chodzi, że po prostu to jest bariera, tak? Że z jednej strony no to jest finansowa, no bo trzeba kupić dwa urządzenia zamiast jednego, a z drugiej strony no to faktycznie jest taki kłopot, no bo tam masz te dwa numery i ten po prostu zawracanie. I tak samo jak z samochodem, ludzie wolą mieć jeden, no, może nie idealny, tak, bo ale uniwersalny, ale który uniwersalny, spełnia większość ich wymagań. Tylko akurat w przypadku samochodu to jest bariera cenowa, a w przypadku smartfona po prostu nawet chodzi o nasz komfort też. No, męczyć się z kilkoma urządzeniami, przekładać tą kartę, no rzeczywiście nie ma sensu. Natomiast, tak jak powiedziałem, bardzo zastanawia mnie to, bo akurat kompakty mają spory odzew. Hurra, jest kompakt, po czym nikt go nie kupuje i dlatego napiszcie koniecznie w komentarzach, jak to jest w Waszym przypadku. A jest jeszcze jedna recepta na rozwiązanie tych problemów, w pewnym oczywiście stopniu, ale można mieć coś małego, a można mieć też jednocześnie duży smartfon, ale to jest już temat na, myślę, następny film, także bądźcie z nami i oglądajcie nas za kilka dni, za tydzień mniej więcej. Do zobaczenia.